Siemano, ja jestem Kasaczek, a to jest Isaac. Właściwie to jestem Kasaczek z kanału Kasaczek Gaming, ale to już drobnostka. Dzisiaj chyba chcę zagrać jakiś challenge, może nawet dwa, jeżeli zdążymy, kto wie. Także może zacznijmy od highbrow. Co to znaczy? Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy to tyle, że jestem gównem. No dobra. Mamy jakieś przedmioty. Mamy flush, petrified poop, okej. Mamy to takie E. coli. Okej. I tyle chyba. No jesteśmy gównem. Rozumiem. Okej, niech będzie. Może być. Czy jestem zły na to, że jestem gównem? Nie. Czy dostaniemy za to jakiś fajny unlock? Możliwe. Czy można tutaj podnosić przedmioty? To jest ważne, bo czasami te challenge'e, one są takie, że w ogóle nie ma przedmiotów i no trochę lipa. Czy ja ich zgówniłem wszystkich? To jest trochę broken. Okej, no to trochę silny przedmiot, tak mi się wydaje. No ale dobra. Ja nie wiem, jak działa flush. Muszę przeczytać, bo ja wiem, że flush chyba działał tak, że zabijał gówno. Ała, no super. Hej, ale innych rzeczy chyba niekoniecznie, a tutaj zabiło wszystko. No chyba, że tutaj wszyscy moi przeciwnicy są gównami. I tak ich policzyło. Turns all non-boss enemies into poop. Aha. Czyli wszystkich. Wszystkich zabija. Ale zabija też bossów, ale żeby zabić bossa, to musi być gówno. Czyli w taki sposób. Ej, to silne. Po prostu trzeba tego używać na pokojach, gdzie jest dużo gówien. I wtedy farmić petrified poop. No i tyle, no na tym polega to chyba, szczerze mówiąc. No można jeszcze co? Co można zrobić? Many, co można zrobić? Ja nie wiem, czy ja nie muszę na przykład wyjść z pokoju i wejść do niego z powrotem, żeby te gówna zaliczyło jako gówna do petrified poopa, bo ogólnie jest tak, że jeżeli przeciwnicy na przykład jak generują gówno, to ono się nie liczy. To się dowiedziałem kiedyś od widza, dziękuję widzu. I trzeba wyjść i wejść i wtedy te gówna się jakby tak no renderują jako zwykłe gówna i można je niszczyć i dostawać nagrody, bo normalnie to by nic nie dropnęło. No w momencie, kiedy mamy petrified pool, to raczej ma... Ojejku, nie to chciałem zrobić. Chciałem pójść w drugą stronę i strzelić. Ale dobra, no wyszło. Wygraliśmy, to się liczy. Nie ma przedmiotów w takim razie. Nie ma przedmiotów, no bo nie było trochę rumu. To, że mamy zabić tylko matkę, to raczej za trudne nie będzie. Gówno! Wow, zestakowały się. Tylko, że właśnie, jeżeli nie ma na przykład przedmiotów, jeżeli nie ma... sklepu też chyba nie było, ale tu jest sklep, okej, nieważne. Był sklep, przepraszam, jestem głuptaskiem. Nie było trochę rumu? Ale sklepy były. No i co ja chcę ze sklepu? Champion's Belt, może? To jest zawsze damage większy, nie? No i tyle. Czy ja chodzę jakoś wolniej? Mam wrażenie, że zacząłem chodzić wolniej. Czy ten pas jest aż taki ciężki? Chyba nie. No ale mi się wydaje, że to będzie dość łatwy challenge. Też sporo challenge właśnie kończy się na matce, gdzie no... Matka trudnym bossem nie jest. Nawet bym śmiał powiedzieć, że jest łatwym, ała. Nawet bym śmiał powiedzieć, że jest łatwym bossem. Jest pierwszym bossem tak naprawdę. Takim no głównym, nie? Gdzie nawet nie jest żadnym checkmarkiem. Pierwszym checkmarkiem jest serce. Gdzie to też jest strasznie głupie, bo checkmark jest serce, ale później jak będziesz robił to serce większość razy, to już będzie it leaves, czyli no ten taki płód powiedzmy. I strasznie to jest głupie. Zabiję go. Przepraszam, ale mam dobry przedmiot, a ciebie muszę zabić. Na przykład cię wysadzę. To siema. Fajnie by było dostać coś na bomby. Tear shot speed up, super. Sacrificial dagger. Zawsze mi się myli. Nie wiem, kiedy ostatni raz miałem normalny nóż. I zawsze dostaję ten sacrificial dagger, nie? To chyba dawało serduszka. No to się opłaca.
Niech będzie. Dużo pieniążków z ogniska. I weźmy to. To zawsze jest projectile jakiś tam. W sensie broni przed projectilami. Można tym zraszować, jakby się uprzeć. Nie jest zły przedmiot, nie jest zły przedmiot. Jeżeli dostaniemy jakiegoś BFF-a, no to to już w ogóle. To było łatwe. To było głupie. Nie powinienem tego brać. Tutaj wcale też nie musiałem przychodzić. Ale jak sobie myślę, że... że to jest challenge i kończy się na matce, no to pewnie będzie bardzo krótki. Więc ja zrobię wszystko, żeby to trochę przedłużyć. Jeszcze może zrobimy drugi jakiś, no bo to... no jeden może być za krótki. I co? I dzisiaj ogólnie chciałem powiedzieć, że wczoraj nie było Balatro, przykra sprawa. Dzisiaj pewnie też nie będę. Pewnie, to znaczy, no chyba na pewno. Chyba na pewno, to jest dobre określenie. Dlaczego? Wczoraj mówiłem, że będę nagrywał na główny kanał. Nie spojrzałem na tą. Że będę nagrywał na główny kanał. I faktycznie miałem nagrywać. I próbowałem nawet. Ale jakoś mi to nie siadło za bardzo. I dzisiaj będę znowu nagrywał. Ale jak sobie o tym myślę, to może dobrze. Bo lepiej się przygotuję do tego filmu i zrobię pewnie coś lepszego dzięki temu, także... chyba spoko, chyba okej. Okay. Speed down, super pill. Mogę go wyrzucić? Dziękuję. Petrified pupa nie chce wyrzucać. Nie wiem po co to niszczę. Chyba po prostu... z chęci destrukcji. Bo i tak bym tego nie podniósł. No chyba, żebym podniósł jakiegoś hangmana, no to wtedy mógłbym się wrócić. Ale raczej do niczego takiego nie dojdę. Straciłem HP głupio. I teraz jak to muszę wziąć? Bo jak stracę teraz HP, no to wiadomo co się wydarzy, a wydarzy się to, że stracę kontener, potencjalny kontener. Bo wiadomo, nie mam tego kontenera jeszcze, ale on tutaj już jest praktycznie prawie że potwierdzony. Zróbmy tak o. Fajnie. Something's wrong. Czy coś jeszcze szukam? Sklep był. No to chyba nie mam czego szukać, no. Chyba nie ma czego szukać. Nożem go... ała. Nożem go trochę obiję. Ale widzę, że ten nóż tak... ała. Widzę, że ten nóż tak niekoniecznie go chce trafiać. Tylko czasami. Oj. No i głuptasem jestem, no. Dobra, jest okej. HP nie straciliśmy. Eternal wejdzie. Dostajemy HP i luck up w ogóle. Nie tylko na co mi luck up, bo ja nie mam żadnych efektów na tearsach. No to takie se... nie za silne. No ale jeszcze dwa pokoje, tak naprawdę dwa piętra. I run się skończy, więc... łatwiutko. Pyk. Okej, okay, no to spoko, tylko jeszcze bym musiał mieć drugi spacebar skądś. Teraz to w ogóle kluczy bym potrzebował, bo jak znajdę sklep, to nie wejdę. No ale myślę, że w tym challenge'u to głównie bomby grają. Jak ma się co najmniej z dwie bomby, no to pewnie prawie każdego bossa zabijesz. Gorzej może być z matką, no bo... no nie zabijesz matki. Ciężko w ogóle trafić matkę bombą. I ona też no nie zostanie złanshotowana na pewno. Bumbo. To z nim chyba tak jest, że też go można nie zabijać. Ale mu to chyba trzeba dawać pieniądze czy coś. Ała. Dobra, porobiony. Okej, liczyłem na Devil Room szczerze mówiąc. Ale jak nie mamy to trudno. Czy chcę szukać... czy chce mi się szukać sklepu? Pewnie mi się nie chce. Ale jak już idę, to pójdę. Mam 25 siana, no to głupio by było tego nie wydawać, nie? Trochę byłoby głupio. O, biedaczek na energię, tak? On nie wygląda jakby był na energię. On powinien trochę inaczej wyglądać. Jakoś tak oczywiściej. Nie wiem, w sensie powinien na przykład mieć baterię na głowie. Albo coś, no nie mam pojęcia, no.
satysfakcja. Ej, dużo siana, co jest? I to nawet... Ja to siano to tak niekoniecznie nawet z gówna znajdowałem. I to mnie tak jakoś interesuje, że... Skąd? Skąd te wszystkie pieniądze? Ukradł pewnie. Okej, ten wybucha, ale po chwili. Ała, no to nieźle wybuchł. Dreamcatcher. Co zrobi Dreamcatcher, jak nie ma treżerów? W sensie nic nie zrobi. Ale się dostaje serduszka. I mogę to wziąć jeszcze. Bo mam tego, plecak. Pełen cashu. No bo... Ten biedaczek, chyba że ja coś źle widzę. No on po prostu wygląda jak biedaczek. Taki osmolony trochę. I ma jakiś róg na głowie? Co to jest? Może ja czegoś nie rozumiem. No ale to wygląda jak róg po prostu. Jednorożec. No i zęby ma dziwne. I to jest biedaczek, który daje baterię. Jaki to ma sens? Może ktoś mi wytłumaczy. Może ja jestem trochę wolny. Ale nie rozumiem. Nie ma to dla mnie żadnego sensu. Pyk. Oj. Pyk. Dzięki. Mógłbym ten run, w sensie ten odcinek nazwać na przykład gówniany run. Ale YouTube chyba nie lubi, jak jest gówno w tytule. To jest śmieszne, bo w filmie można mówić co chcesz. Praktycznie. Możesz sobie przeklinać i w ogóle. Ale jak dasz, nie wiem, kupa w tytule, to już jest tak... No nie wiem. Albo jakoś tak... Zabijam ich, nie chcę ich widzieć. W sumie to się opłaciło. No. A, to tam jeszcze jeden leży. Speed up. A ja nie miałem przed nim niebieskiego pila, który dawał speed down. Coś się zmieniło. Nie to, to. Śmieszne, bo go spuszcza. Ale to nie był boss. Też go powinno w gówno zamienić. Chyba, że gówie nie zamienia w gówno. Trudno. Fajnie, jakby ten pay to win to jest bardzo fajny przedmiot. Co to jest? Faster explosions. Nie. Nie wydaje mi się. Bierzemy monety. O, tu jest kamień z X-em w ogóle, teraz zauważyłem. To nie było zbyt mądre. Ja pamiętam o tej krwi. Ja naprawdę jestem w stanie ją zobaczyć, tylko... Niekoniecznie chce mi się patrzeć na to. W sensie zapominam o tym. Robaczek. Ja nie sięgam go. I co w takich sytuacjach? W sensie, no okej, mogę wygrać pay to winem. Ale co jakbym nie miał pay to wina? O to chodzi? No nie, dosłownie nie mogę go sięgnąć. Przegrałbym grę, softlock. Nie widzę, w sensie, no nie ma opcji. Kolejny kamień z X-em. Tym razem z serduszkiem. Tears down, niedobrze. Tearsy miał chyba piątkę, co? Dalej mam. To nie wiem, jak to działa. Wow, mucha. Zostałem zmuszony. Dwie bomby mogę zużyć, żeby klucz dostać, ale to chyba nie jest zbyt dobry trade. Czy on wybuchnie? Nie wybuchł. To co on był czarny? Czarne raczej wybuchają. Tak mi się wydaje. No dobra. Tu jeszcze glizdy powinny być. Bo ten pokój wygląda zbyt spokojny. Jakiś dziwny The Devil. Nie wiem, co on robi. Nie przeczytałem sobie. Chyba do góry, co? O. Nie no, spoko, run. Tak po prostu klikasz spację i wygrywasz. Tylko na matce pewnie będą się bomb używać albo coś takiego. Wow, dwóch bossów? No way. Okej, jeden leży.
tym mam trochę problem. Bo nie wiem, czy do niego podejdę. Oj. No nie podejdę. No próbuję podejść, bo chcę nożem go zabić. Man. Dobra, spaduwa. Ech, jeszcze jakiś pająk. Pajong. Pasjans pająk. Pasjans pająk jest trochę głupi. Graliście kiedyś w pasjansa pająka? Strasznie głupia gra. W ogóle pasjans jest dość głupi. Nie oceniam, nie oceniam. Jeżeli lubicie pasjansa i pasjansa pająka, nie oceniam. Ale to jest trochę głupia gra. Tak czy siak. Co my tu mamy? Devil i The Tower. Super. Co to robi? 2 damage, a to? Activates the Bible Slide, Seraphim Familiar, kills Mom's Food and Mom's Heart instantly. Mom's Food and Mom's Heart? No to Mom's Food się liczy jako po prostu mama? Czy co? No to chyba wygram po prostu od razu, jak tego użyję. Czy źle myślę? Pora tego użyć. O, super. Duriru. Dobra, zobaczcie, jaki to będzie mega run. Po prostu klikam spację i klikam Q na matce. Myślę, że całkiem broken. To było dość broken. Okej, w prawo jest przejście, do góry pewnie też. No gościu, proszę cię. To jest niemożliwe, czemu ten przedmiot istnieje? Kliknij se spację, gościu. Co to, Hagalas? Hagalas. No, był to run. Czy chce iść na boss rush? Nie wydaje mi się. Myślę, że do końca rana, a że trwa to dopiero 17 minut, to zrobimy sobie jeszcze jeden challenge. Dostaliśmy Jera. Jera to prawie Jerma. Fajnie. Head Trauma, Darkness Falls, The Tank. Jakieś inne rzeczy. No XXL na pewno nie będę robił. Czy coś mi tutaj... Brains. Brains brzmi, jakby tutaj był... Bob's Brain. Jeżeli nie będzie Bob's Braina, to wychodzę. Jest... O! Co ja mam? Mam 3 Bob's Brainy. Jakieś gówno. I nie wiem, to od jedzenia? I nie mogę strzelać normalnie. No dobra, zajebiście. No zgaduję, że itemów też... O, jeszcze ten, śluz zostawiam. Zgaduję, że... O, bo ja mogę chodzić po kamieniach. Dobra, to spoko w sumie. To nawet dużo ułatwia. Ty, ale jeżeli ja nie mogę brać itemów... W sensie, patrzcie, co ja mogę robić. To może być bardzo szybki run. Robię coś takiego. Aha, nie mogę wybuchnąć. Bo muszę trafić w gościa, żeby to wybuchło. Okej, bo myślałem, że mogę po prostu wybombić drzwi. Teoretycznie mogę. Praktycznie, no niekoniecznie. Także... Ale hej, jakbym chciał szukać Crawl Space'a, o ile taki będzie, to nie powinno to być zbyt trudne. Nie, no mega, mega challenge. Mi się podoba. Tylko ciężko czasami trafić z tym Bob's Brainem. On nie lata jak zwykłe Tearsy. W sumie lata, ale... No ale ściągnie za tobą, nie? Więc no teoretycznie nie. Gramy w ogóle Blue Baby. Czy to ma znaczenie? Co ja mam zrobić? Aha, miałem zabić Blue Baby jeszcze. Ooooo. No okej, jakbym musiał zabić tylko matkę. Super, to by było łatwiej. A muszę zabić Blue Baby. Ej, Blue Baby może być dość trudne. W sensie dojść tam w ogóle.
teraz jak o tym myślę, no to ten challenge może nie być taki łatwy i przyjemny. Ała! No czemu? Dobra, żartowałem, ten challenge nie jest fajny. Nie podoba mi się. Oj. Prawie w to wszedłem. Widzicie, co jest najgorsze? Że jakbym wszedł w to, ten po prostu instant dostał damage. Weźmy sobie... A, nie mogę wziąć serduszka. Mogę wybombić tego gościa za to. Co to jest? Wealth of Chaos, co to znaczy? Aha. Że jak podnosisz bombę, to jest szansa na... Jak podnosisz pieniądz, to jest szansa na bombę, tak? Chyba dobrze zrozumiałem. Miałem wrażenie, że to był kamień z X-em, nie było. Pyk. 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 Długo się regenerują te buffy zbrojne, jakby... Gdyby się regenerował... gdyby się regenerowały od razu na przykład po zrobieniu pokoju, to było spoko, bo tak to ja muszę trochę czekać, nie? Jakbym chciał być przygotowany na bossa na przykład. Oj. No dobra, to nie było zbyt trudne, szczerze mówiąc. W ogóle wszystko, co wybucha, to jest raczej silne. Czy ja to chcę? Chyba chcę. Trudno. Najwyżej będę żałował, że mam dwa serduszka. Ale to i tak są szare serduszka, więc... Blue Baby jest silny. Przez to, że masz właśnie tanie Devil Roomy, Blue Baby jest silny. Nie powiedzcie mi, że nie jest. Ktoś powie, że nie jest. No trudno. Ja powiem, że jest. Ała. No dobra, tutaj głównie chyba tym szlamem muszę wygrać. Jejciu... Okej. Okay. Pyk. Fajnie by było dostać to, co sprawia, że familary są dookoła mnie. Tak mi się wydaje. Wishbone chyba działa w taki sposób, że jak dostaje damage, to tam za którymś razem dostaje się przedmiot. No ja nie zamierzam nie dostawać damage'u, więc pewnie Wishbone tutaj zadziała. Oj. Okej. Okay. Muszę się trochę skupić czasami. Ja tylko czasami, tylko trochę. Te muchy z głowie nawet mi coś dają. Problem jest taki, że tych much to raczej się aż tyle nie generuje. Ja mam czasami jakiś taki cooldown nawet po wejściu do pokoju, że tymi Bob's Brainami nie mogę strzelać. To jest takie, że... Muszę to obczaić. Oj, oj. Dobra. Okej, dużo serduszek. Niestety serduszka nic tutaj nie zdziałają. Klucz jeszcze mogę wziąć. I lecimy do góry w prawo. Nie? Tu jakbym mógł podnieść, to było fajne, ale nie mogę. Albo może mogę? No chyba w żaden sposób nie mogę tego podnieść. Szkoda. Jeden. Dwa. Trzy. Znowu pieniądze. No pieniądze są ok pod tym względem, że jak będzie sklep jakiś rozsądny, no to coś można z niego wyciągnąć, ale to... No właśnie, rozsądny sklep to tak... W Isaacu niekoniecznie. Pyk. Aha. No to restarcik. Ale przynajmniej wiem, na co być przygotowanym teraz. To było rozgrzewkowe na początku. Jak żeby nie było, nie? To tak tylko się rozgrzewałem. To jest gówno, a to jest co? Że mam bombę? Bomba na dwa pokoje. Myślę, że spoko. Myślę, że nasz run i tak jest pod bomby. Więc... Nie mogę tych Bob's Brainów rzucać za szybko, bo wiadomo, że nie mogę. Sklepiszor. Co będzie w sklepie? BFF. BFF było super, tylko nie mam pieniędzy. Mogę wysadzić grida. Gówniany drop, no ale trudno. No 15 monet raczej nie ma szans, żebym zdobył. Strasznie zlagowany jest ten Bob's Brain.
Strasznie. Okropnie. Patrz, ja dostanę Bob Spray i teraz będę od razu strzelał po wejściu do pokoju, nie? Strzelam. I dopiero teraz rzucił. To jest niemożliwe. Czemu to tak działa? W sensie, no może jak grasz zwykły run i nie chcesz rzucać tego Bob's Brain, tylko normalnie atakować, to może to jest w porządku. Ale jak masz tylko Bob's Brain, to absolutnie nie jest fajne. Serduszko, super. Serduszko akurat jest bardzo pocieszające w tym wypadku. Okej, bierze ten bliżej, ale jeżeli rzucę to na przemian? To też takie dziwne. Mogłem przy ścianie na upartego tego użyć. Ale... to może być secret room. Będzie? Jest. I co tam będzie? Pieniądze, uhu. Aha, bo ja nie dostaję damage'u od tych wybuchów? Grzyb mnie nie uderzył. Jak to? Czemu? Chyba powinien mnie uderzyć. Nie rozumiem. Bo ja nie mam żadnego przedmiotu, żeby... ten... chyba, że to jest jakiś sekretny pasyw z tego Thunder Ties. No to może. No dobra. Git. Fajnie, że ja mam na dwa hity tego gościa. Szkoda tylko, że go nie mogę trafić nigdy. Stapler. Stapler mi chyba daje całe nic. Tak mi się wydaje. No i wychodzi na to, że mogłem tutaj tą bombę postawić. Gdzie była ta skrzynka. Super, super pokój, świetny. Taki dużo dający. Mam 13 monet. Jakbym się postarał, może gdzieś znajdę jeszcze dwie, co? Myślicie? Jak znajdę dwie, to bym BFF-a wziął, bo BFF chyba działa na Bob's Brain, bo to jest normalnie przyjaciel. Nawet jeżeli by nie zwiększał damage'u, no to zwiększa chociażby size. Czyli no łatwiej by było trafić. Oczywiście w przeciwników, nie we mnie. Ja nie wiem, czy z jakiegoś kamienia, czy z jakiegoś takiego dzbanka mogę dostać rzeczy. Ale no liczę, że coś się wydarzy. Jeżeli nie, to może jest szansa na Crawl Space. A z Crawl Space'a można dostać przedmiot, który daje pieniądze, może? No nie wiem, to już mój tok rozumowania jest bardzo naciągany w tej chwili. No ale liczę nawet na coś takiego. Tu był boss. Nic nie ma. Jedyny przedmiot, który daje pieniądze, który pamiętam, to jest ta korona taka. To pamiętam. Czy to mogą być pieniądze? Zabijam ich chodzeniem, bo się boję. Dostałem klucz. Zawsze coś. Ale no chciałem pieniądze. Maszyny tutaj nie ma. No byfy nie dostanę, no. No chyba, że z ogniska dwa razy. Albo piątka by musiała wypaść. Nie. Man. No trudno. Próba została podjęta. Pieniędzy nie dostałem. Przykra sprawa, nie będę byfyfy. Przynajmniej nie teraz. Chyba, że tu też będę. O! Nie było żadnego ogniska jeszcze. Był ten jeden kamień z bombą, no ale z niego chyba nie może wypaść, nie? Man. One off. One off. Przykre. Trudno. No i no... Weź tu powiedz, że nie jestem unlucky. Jestem totalnie unlucky. Nie ma bardziej unlucky gracza ode mnie. Nie ma. Pyk. No czemu tyle trzeba czekać z tym strzelaniem? Nie da się. Nie da się szybko przechodzić poziomów na tej postaci. Musisz wejść, poczekać. O, piątka. Z dzbanka? Okej, czyli była tam szansa, że dostanę jeszcze pieniądz jakiś. I nie dostałem. To już w ogóle byłem unlucky. Aha, możesz dostać? Dziękuję. Może coś tam jeszcze było jednak. Może coś powinienem wysadzić, coś zniszczyć. No strzelaj.
Ja naprawdę lubię Bob's Brain. Lubię ten przedmiot. Nie jest słaby przedmiot. Jest fatalny, ale nie jest słaby. To było mądre z mojej strony, co zrobiłem, prawda? Co robi to dziecko? Follow it and automatically shoot at enemies. Czy to zadziała z tym? Co się stanie? Myślę, że to może być śmieszne. Albo mi totalnie to zepsuje run, albo mi totalnie wygra. Pytanie tylko, które z tych, nie? Szukam normalnego secret roomu? Chyba mi się nie chce. Aha, czyli ja po prostu... Nie? Aha! To ja nic nie muszę robić chyba, tylko po prostu stać w miejscu. To nic nie zrobi dosłownie. Ja chyba nic nie muszę robić. A jak kliknę... To on po prostu stoi w miejscu i stamtąd strzelają. Dobrze myślę? Uwaga, nic nie klikam. Okej, jednak muszę klikać. Nie wiem, co się dzieje. Chyba popsułem sobie run. Ale tylko chyba. Więc jak coś, to... Jak coś, to okej. No bo jak tapnę, to strzelam tak, jakbym strzelał tak czy siak. A mogę chyba tak trochę... Nie wiem, czy nie mogę teraz szybciej strzelać? W sensie, że może nie ma tego delayu między Bob's Brainami? Fajne. Problem jest taki, że ogólnie to AI nie potrafi strzelać w taki sposób, że nie rozumie pewnych rzeczy. Nie rozumie, że na przykład przeciwnicy się ruszają i nie bierze poprawki na to. I to, że strzela idealnie tam, gdzie są przeciwnicy, to jest akurat zła rzecz. No nie? Więc może być tak, że to wcale mi nie pomoże. Bierzemy serducho i idziemy dalej. Pyk. 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 No nie, no te Bob's Brain... O, wow! Tego nawet nie prosiłem, halo? Kto ci kazał strzelać? Nam strzelać nie kazano. Dobra, idziemy dalej. Co teraz? Bumbo. Bambino, przepraszam. Lody Bambino. Aha, bo to też zależy od tego, jak ja idę, albo jak ja... Nie wiem. Dziwny jest ten król, nie rozumiem go. I trochę myślę, że... Trochę mi tutaj delikatnie napsuł moje podejście, ale... Czy jestem zły? Nie. Dlaczego tak urosłem? Dlaczego urosłem? To było dziwne doświadczenie. One same strzelają. Teraz nie, ale przed chwilą jeden strzelił sam. Ja nic nie klikałem. Przysięgam, obiecuję. Ała, no super, świetnie. No ciekawe jest to podejście, zdecydowanie. O nie, okej, dobra. O, tego nie ja strzeliłem. Sam se strzelił. Okej, jeszcze jeden chyba został, tak? Proszę. Dzięki. No jest arcade, ale że ja mam 5 pieniędzy, to raczej nic nie dostanę. Poza tym na arcade'zie to co ci interesuje? Mucha? Arcade to nie jest raczej dobry pokój. Okej. O. Tutaj prędzej, ała, prędzej tą ścieżką mi więcej porobię. Tylko trzeba ich zbajtować. Zapominam, że mogę deptać rzeczy. Zapominam o tym. A to przydatne czasami. Sklep. Aha. Okej. Okay. Jeszcze raz. Okej. Okay. To jest... Akurat takie pokoje są bardzo łatwe. Co to jest? Grid? No i co z tym gridem? 48 hour energy. Jak to było? Invelo energy? Ten od tego.
Wojtka goli. Firma z warzywozem. Dobra, idziemy dalej. I co? Fistula. Cudownie. Masz bombę. Nienawidzę tego rana. Co to? Small rock? Czy to mały rock? Niemożliwe. Damage up, speed down. Okej, okay, to mi akurat chyba psuje trochę, bo... Bob's Brain chyba się nie skaluje z damage'em. Tak mi się wydaje. I więc no... To mi nic nie daje, poza tym, że wolniej chodzę. Umrę zaraz. No nie mogę dodżować, jak jestem taki wolny. Jeszcze muszę się oddalić, żeby Bob's Brain mi nie wydupił. Niemożliwe. Top 10 niemożliwych rzeczy. Super, dostanę serduszko. Proszę, szare jakieś serduszko. Aha. Aha! Mogę dostać szare serduszko, czarne, nie wiem. Eternala pewnie też mógłbym dostać, chociaż nie wiem, czy z tego się da. I dostaję coś takiego. Cudownie. Man. Próbuję, no bo hej, co mam do stracenia, nie? Ale z tej lalki dostałem taką srakę, to nie wierzę. Necro 1. Mogę to rozwalić? Nie. Ale to już tak. Spaduwa, jejku. Idziemy dalej. Jednego pieniążka nie wziąłem, ale mam nadzieję, że mi się nie przyda. Przynajmniej na razie. Możesz wybuchnąć, proszę. Te pchły to w ogóle nie wyglądają zdrowia, ale powinny mieć, nie wiem, jakąś najmniejszą jednostkę, że padają na hita od wszystkiego. Myślałem, że tak jest na początku, ale okazuje się, że wcale nie. Okej. Okay. Znowu muszę chwilę poczekać. Znowu muszę chwilę poczekać. No strzelaj! Gdzie on strzela, ty? Jestem o wiele lepszy. Mogłem nie brać tego króla i bym sobie poradził lepiej na pewno. No. No, świetny aim masz. Jakby, co on robi? Okej. Okay. Wheel of Fortune. Czy chcę używać Wheel of Fortune? Chyba nie. Super. To jest mega dziwne, bo ja strzelam raz i on nagle później strzela sam drugi. I ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Mega to jest dziwne. Ła, super. Jeszcze strzela w jakichś najmniej oczekiwanych momentach. Głupi jest ten challenge. Mówiłem, że lubię Bob's Brain. Już nie lubię Bob's Brain. Wybieram Skibi Toilet. Nie lubię Bob's Brain. Fuck. Mam jedno serduszko, no zdechnę zaraz. A będzie tylko trudniej. Bo... No bo przecież później się dostaje po całe serce damage'u. Ale go wysnajpił. Fajnie, git. A wejdziesz na to zielone? Proszę. Dzięki. Cykam się strasznie, bo od kolców można umrzeć chyba od razu, nie? W sensie, że robią całe serduszko damage'u. Zdechnę tutaj. No zdechnę tu jak nic, no. Nie zdechłem. Wow, dostałem muchę.
przeciwnik? Co się stało? Teraz się boję. Nie chcę, nie wiem, wyobraź sobie zginąć od muchy z maszyny, nie? Grasz sobie elegancko na maszynie i umierasz od muchy. Tak wygląda hazard właśnie. Dzieci, nie bawcie się w hazard, nie warto. Tak to się skończy. Okej. Pyk. Okej, nie opłacało się. Wojna. Czy ja mogę... O! Czy ja mogę nie umrzeć? Okej, usiadł sobie. Okej. Siedzi na dupie. Umarłem. Koleś jest po prostu szybszy ode mnie! To jest niemożliwe... Dobra, ostatnie podejście. Koleś jest szybszy ode mnie. Gdyby nie to, że dostałem tego debuffa na chodzenie, to bym wygrał. Nie biorę żadnego króla teraz, bo on po prostu niszczy ran. Nie wiem. I teraz jest... Patrzcie, teraz wam pokazuję 100% umiejętności. Jak poprawnie grać Bob's Reign. Punkt 1. Traf przeciwnika. Punkt 2. Bądź wystarczająco daleko od przeciwnika, żeby nie dostać splash damage'u. Koniec. Cały poradnik. Click heads, don't die. Pyk. Oj, 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 oj. Aha. No to było głupie trochę z mojej strony, aczkolwiek... Do wybaczenia. Możesz? Dziękuję. To jest kamień z X-em. Kamień z X-em, widzę kamień. Oczywiście, kamień z X-em to dostaję tylko taki kamień z X-em, które nie dają serduszek, bo po co mi? Świeczka. Czy chcę świeczkę? Nie. Świeczkę to jakbym chciał, to pewnie tylko dla serduszka. Mega useless przedmiot. Jeszcze na takim ranie. Ja nie wierzę, że ja mam zrobić tutaj Blue Baby. Przecież to muszę zrobić... Blue Baby. Muszę zrobić matkę. Muszę zrobić... Eat Leaves. Muszę zrobić... Isaaca i dopiero Blue Baby. Z tego jest jakiś milion pięter. Niemożliwe. Jeden. O fuck. Ale to zdodżowałem, widzieliście? No i tyle z mojego dodżowania. No nie mogę! Nie mogę, po prostu muszę dostać tutaj damage. To było niemożliwe. To już lepiej jakbym na początku pomyślał, hej, dostanę tutaj damage i stankować to. Man. Ale dupa, ale lipa, ale gówno. Nie podoba mi się ten challenge. Ani trochę. Fajnie, że dostaliśmy siano. Może przynajmniej coś kupimy w sklepie. Chociaż nie wydaje mi się. Możesz? Dzięki. Turu, tu, 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 turu, turu. Pyk. Pyk. Jeszcze jeden. A, ich jest więcej. Dobra, to zestakujcie się chociaż. Pyk. Pyk. Health down. Aha. No dobra, no to health down. Czy ja chcę drabinę? Chyba chcę. W sensie, no nic ciekawszego pewnie nie dostanę. Więc chyba lepiej wziąć drabinę niż nic nie... niż nic nie brać. Co prawda będą jeszcze inne sklepy. Ale... No jakie będą te sklepy, no to zobaczymy. Mega bateria, jak mam taki przedmiot. Pin! Nie, monstro. Pyk. Pyk. Porobiony. No bossów się fajnie zabija, ale czyszczenie pokoi to jest czasami jakaś tragedia. To biorę, bo będę serduszka dostawał.
Tylko, że chyba jak to mam, to co? To jest coś z Devil Roomami chyba inaczej? Czy tam z nagrodami za bossa? Czy to nie to? Chyba nie to. Nieważne. Pół serduszka co 6 pokoi. Opłaca się. I more worth it. Pyk. Kichać mi się trochę chce. Uff. 45-40 na zdrowie. Tak mi przynajmniej pokazuje nagranie. Ała. Nie dostałem damage'u, nie wiem czemu mówię ała. Czemu nie dostaję damage'u od wybuchów z grzybów? Dlatego, że mam transformację? Może? Bo ja jestem teraz tym, nie? Bobem. Co robi ten? Increases the fire rate of familiars. Czy mogę częściej używać Bob's Brain'a? Nie wydaje mi się. Chyba wcale to nie pomaga. Może szybciej się respi Bob's Brain? Też mi się nie wydaje. Dosłownie nic to nie daje. Czemu Bob's Brain nie ma żadnych fajnych synergii? Nie ma żadnych synergii. Pomyśleli, nie, Bob's Brain musi być gównianym przedmiotem. Nie będzie nigdy dobry. Pyk. 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 Jeszcze co? Aha, u góry pewnie jest to samo. No nie, co to za pokój opętany. Jeszcze poszedłem na duży pokój w momencie, kiedy brakuje mi jednego staka. Mega mądre. No próbuję, no i po co ja to robię? Mogłem poczekać po prostu. Nie, pomyślałem, że się pośpieszę i zabiję go na przykład tym śladem. Super pomysł, nie mam kluczy. Klucz tutaj leży. I jeszcze na dole był i nie wziąłem. Aha, na dole był... A ja mam drabinę! O, jeszcze było otwarte, to już w ogóle. A tu był worek niżej. Jaki worek? No ale tu nie wejdę. Chyba, że po kolcach. To się nie opłaca. Man. Prezent. To wybombmy. Super. Po gwóźdź jeszcze wrócę najpewniej. Ała, super. Ja nie wiem, jakie są te item pule. Ale wiem, że warto dawać ten prezent w secret roomach, czy tam w super secret roomach. Więc tak też postanowiłem zrobić. Tak też zrobię. Jak tylko dostanę Bob's Brain. Dzięki. Gdzie może być secret room, super secret room? Gdzieś tutaj, ja mam tylko, ja nie mam bomb. Ty, ja nie znajdę secret roomu przecież. Gościu. Może tu na dole, tutaj w prawo? Proszę? Nie? No to tyle. Tyle z mojego secret roomu. Nie wiem, nie wiem jakie jeszcze są dobre item pule. Mogę to w Curse Roomie zrobić. To straszna lipa. Tu nie wejdę. Dobra, tracę całe serduszko i otwieram to w Curse Roomie i dostanę pewnie jakiś... O, nie tracę. Pakt. Super. Nawet spoko, no z serduszka podostawałem. Nawet jeżeli ten item się nie opłaca, no to mam serduszka. Nie wiem, co może się bardziej opłacać niż serduszka na tym challenge'u. Prędkość chodzenia, żeby unikać tych. Coś pod familiary. Ale no to... Good luck. W sklepie chyba była bateria, mogłem kupić baterię. To też by mi się przydało. Ale... Ała, aha. No dobra. Idziemy dalej. Strasznie długi jest ten challenge. Czemu są takie challenge? Pierwszy zrobiłem i miałem takie... Nie no, challenge są krótkie, jakąś matkę trzeba pokonać czy coś.
I nagle, hej, dobra, to Be Blue Baby, używając samych Bob's Brainów. Mega sobie challenge wybrałem, no. Fire rate się nie zmienia chyba. A może? Musiałbym zobaczyć. Nie wiem. Efekty z grzybów też wcale nie są silne. Też wolę... Wolę mieć placebo i wierzyć, że to mi jakoś pomaga, niż mieć te grzyby. No to jest test cierpliwości tak naprawdę, ten run. Test cierpliwości i tylko tyle. I test cierpliwości. Nic więcej. W ogóle. Ostatnio myślałem sobie o rozpoczęciu nowej serii. Także hej. Możliwe, że pojawi się nowa seria na kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Bo jest szansa na fajne rzeczy na kanale. Także huge. Pyk. To też chyba sprawia, że mogę deptać kamienie. Tylko problem jest taki, że ja i tak mogę deptać kamienie. Więc to mi nic nie daje. Jak jest pokój, gdzie jest dużo przeciwników, no to jest irytujące. Jak jest pokój, gdzie są latający przeciwnicy, to jest irytujące, no bo te glizdy to se mogę jeszcze w taki sposób pozabijać. I to jest nawet valid taktyka. Poza tym, że i tak jest dość wolne to wszystko. No to działa w jakiś sposób. Teraz mogę iść na bossa. Uwaga, uwaga, bossem jest Bumbino. Cześć Bumbino. Bumbino jest takim bossem, że padnie na 3 Bob's Brainy. Do widzenia, Bumbino. Spacja, przedmiot. I idziemy dalej. Man. To co, jeszcze 2 pokoje, 2 piętra. Matka. Oj, no super to było z mojej strony zagranie. Ej, ale jakby na to nie patrzeć, ja mogę po prostu brać ten spacebar. Brać ten spacebar, dostawać damage, robić AOE. To robi strasznie dużo damage'u. W sensie czarne tiry, czarne serduszka. One robią bardzo dużo damage'u. Nie wiem ile to jest damage'u, poza tym to średnio ma znaczenie. Skoro i tak w tej grze raczej się nie widzi HP przeciwników. A sorry, ja nie znam wszystkich HP przeciwników. Wszystkich. No to... Małe to ma znaczenie dla mnie. Okej. No z areny chyba nie da się drzwi wybombić. No nie mogę go trafić, no... Man. Super, świetnie. Cudownie. Ta piżamka prawie w ogóle nie dostaje damage'u. Ona staje na tym śluzie i po prostu chwilę później lata i to tak ignoruje. Do dupy. Użyłem spacji na złym pokoju. Bo mogłem później. Spacja. Nie spacja. Bob's Brain. Musiałbym mieć jakiś... Właśnie chyba spacebar, który, nie wiem, ładuje się co pokój i coś robi. W sensie, na przykład... Nie wiem co. To taki z laserem. I żeby się ładowało na pokój, a nie dwa. To wtedy było spoko. Okej. Pyk. Sklep. Trochę nuda. Co to jest? High Priestess? Znak zapytania. A co robi High Priestess? Znak zapytania. Tries to stomp Isaac for 60 seconds. Ale to tak... Tak w ogóle, czy... Na jednym pokoju? Chyba w ogóle. Trochę niepomagające za bardzo. Jejku. Nara.
Okej, nie chcę tego klucza. Pyk, pyk. I teraz sobie chwilę poczekam, bo nie wiem, bo Wray nie może się zrespić od razu przy walce, bo czemu miałby? Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Poza tą wojną. Ta wojna się zrobiła czarna. Ała. To było głupie. Czemu tak się stało? Czemu on dalej jeździ? Proszę przestać. Proszę zjeść bombę. Proszę umrzeć od zielonego gówna. On jest szybszy ode mnie. Nara. Co może być w Devil Roomie ciekawego? Krampus, let's go! To nie jest ten przedmiot, który chciałem z laserem. Ja chciałem ten laser taki, wiecie, taką mordę głupią. Czemu to jest tyle przeciwników nagle? O, dostałem Small Rock. Czy Small... Lamp of Coal. Czy Lamp of Coal działa na Bob's Brain? Pewnie nie. Pewnie nie. Dobra. Serduszek mam dużo, okej. Nie boję się aż tak. Boję się tylko odrobinę. Tylko trochę się boję. Czy użyję High Priestess znak zapytania? Dobre pytanie. Pewnie nie. Czy mogę dostać Bob's Brain? Okropny jest ten run, nienawidzę go. Bob's Brain jest super, jako coś takiego dodatkowego. Albo jakbyś miał, nie wiem, 10 Bob's Brainów. Albo jakby nie miał, nie wiem, delayu, cokolwiek. Ale nie dość, że ma delay. W sensie wchodzę do pokoju i nie mogę go rzucić od razu. Nie dość, że leci w taki głupi sposób. Ładuje się strasznie długo. Tak się długo regeneruje Bob's Brain. Co z tego, że mam 3? 3 razy się długo regeneruje. Nic to nie pomaga. Z jednej strony mam ochotę niszczyć te czaszki, bo może wypaść czarne serce. Z drugiej strony wypada tylko to. Fajnie. Kocham niszczyć kamienie. Cool. Gdzie jest boss? O nie, tylko nie to. Dobra. To jest najlepszy sposób na te pokoje, to jest po prostu przeraszować. Weźmy High Priestess zwykłe. To nawet może pomoże. Okej. No i muszę czekać. Man. Man. No i super. No i cudownie. Jest... No dobrze. Niech będzie. O, bo tu jeszcze będą szkielety. Też super. Trzeba uważać na to. I spację użyłem niepotrzebnie. Co to jest za... Halo? Nie, jakiś opętany pokój. Dobrze, one się wyłączały, bo myślałem, że się nie wyłączają. No okej, no patrząc na to, jakie poprzednie były te moje podejścia, no to teraz chyba mam największą szansę. Soul Converter. To nic mi nie daje totalnie. Dosłownie, to mi daje całe nic. Weźmy to. Money Talks. To jest, że mogę otwierać drzwi pieniędzmi chyba. Tak mi się wydaje. Chyba tyle. Raz, dwa, trzy. O, możemy pójść na bestię, co wy na to? Super. Isaac. Niebieska mama, co robi niebieska mama? Dobrze wiedzieć by było. Póki co widzę, że nic. Dużo się pojawia tych wystających rzeczy. Ale to chyba nie o to chodzi. No ja nie mogę trafić od boku. O, super, no. W siebie mogę trafić od boku.
Nie mogę trafić w te rzeczy. Nie mogę. Po prostu. High Priestess, to dla ciebie. Aha. Nie tupnęło nawet jej. Nie mogę podchodzić za blisko do drzwi, bo wtedy mnie uderzy. Pyk. Pyk. Jakbym wziął tego fula... Weźmy. Jakbym wziął tego fula, to bym mógł wziąć item z Boss Rusha. Ale nawet nie wiadomo, co jest. Man. Jeszcze dwa pokoje w łombie. I później jeszcze dwa pokoje, bo Isaac i... Ajej. Czemu to jest takie zajebiście długie? Bez sensu. Ale hej, kiedyś musiałem zrobić ten challenge i pewnie będzie za niego mega super dobra nagroda, prawda? Skoro to jest trudny challenge, to adekwatnie... Super. Adekwatnie dobra nagroda będzie na pewno. Prawda? Musi tak być. Nie chcę magneta. Na pewno będzie dobra nagroda. Musi być. Kopiu. Full health. Mega peel. Taki przydatny na takiej postaci. Pyk. O. Pyk. Pyk. No i największy problem jest taki, że ja tutaj tracę po całym serduszku HP. Więc no... Chcę to? Chyba nie. W sensie, ja dalej nie wiem, czy ten przedmiot, który ja noszę, ten trinket, to czy on mi cokolwiek daje. I zgaduję, że nie. Ale no... Dopóki nie znajdę jakiegoś mega silnego trinketa, to nie chcę tego zmieniać. Świetnie. A serduszek nie znajdę, żadnych, nie? Pyk. Bomby. Bombowo. Aha, bo oni jeszcze krew zostawiają. No to good luck. Z takimi przeciwnikami. Jak ja mam to zrobić? Okej, okay, zrobiłem. Nie wiedziałem, że Bob's Brainem mogę uderzyć w to. I myślałem, że dosłownie softlock. Ale przewidzieli. Albo przewidzieli, albo ktoś im powiedział w porę. Pyk. Coś może z tego wypaść? No jakby się uprzeć, to serduszko chyba może, nie? No i muchy wylatują, ale... Wybuchnę. I nie wybuchnę w grze, wybuchnę w prawdziwym życiu. Proszę. Proszę. No zbrimstone'uj, super. Zbrimstone'uj też. Jejku. Hej, Sister Magii! Będziesz szybciej strzelać, super. Będę miał pierwszego familara, który coś robi. Uhu. No dwa serduszka, by the way. Mega. Mam picie w ogóle, którego jeszcze nie otworzyłem. Mam tymbark, lemoniada, cytryna, malina. Uwaga, taste test. Tymbark, cytryna, malina. Myślałem, że będzie gazowane. Nie jest. Minus jeden. Hej, czy to jeden soul heart dla mnie? For me? Czy to health down? Czy to tears up? No way. Dobra, teraz muszę wygrać. Mam trzy serduszka jak coś. Ojejku. Ojejku. Jeszcze to zrespiło tego śmiecia. Ja nie mogę nawet używać spokojnie tego... Aha, teraz to mam dwa serduszka. Nie mogę używać tego Sister Magii spokojnie. Bo Bob's Brainy. Więc nawet tego śmiesznego damage'u nie mogę zadawać. Bo sobie splasza walnę jeszcze bardziej przypadkiem.
Dajcie spokój. Dobra, jeszcze jakieś glizdy zostały. Zabiję glizdy i będzie ok. Spoko. Teraz mam co, 2,5 serduszka? Chyba? Ojejku. O nie, co to jest za pokój? Fuck off. Teraz mam co, 1,5 serduszka? Co to jest? Czy to jest pierdzenie? Jak ja mam go zabić? Zabiłem. Mega pierdzenie, super. Teraz mam chyba 0,5 serduszka. Tak mi się wydaje. Może się mylę, ale myślę, że się nie mylę i że mam 0,5 serduszka. Super! Wiesz, że chciałem serduszko na przykład? Pieniądze, to se możesz wsadzić. Dosłownie, ten biedak zawsze daje jakiś HP up. I tym razem nie. Super. Nienawidzę tego podejścia. O, super, to było bardzo losowe. To był kamień z X-em? Nie widziałem tam X-a, tyle powiem. Power pill. Znowu źle poszedłem do pokoju. Bo to jest pokój, to jest LK, albo no nie wiem jak to nazwać. Kolano. Bombsar key. Czy to ważne? Nie. Okej. Hej, nie umarłem jeszcze żyję. Fajnie. I kolejne serduszko tam było. W jakich to jest kamieniach, ty? Może tutaj po prostu w kamieniach są serduszka. Tylko ja wiem, że tutaj też są kamienie, które wybuchają i nie wiem, które to są. To jest najgorszy problem. Te takie dziwne chyba. Nie mogę wchodzić we wszystkie kamienie po prostu. Okej, spoko. To było git. Tu nawet zrobiłem rzeczy. Wezmę po bossie. Trudno, trochę się nachodzę. Ale jeżeli wezmę teraz... Nie, to bez znaczenia. Jak gram Blue Baby, to chyba bez znaczenia, bo to i tak... Jest traktowane jako... No bo tutaj może jest traktowane jako 0,5 serduszka. Teraz nie wiem, sam. Nieważne. Kontenera i tak nie dostaję. Aha, bo to już jest... Czemu ja myślałem, że to jeszcze nie jest It Leaves? Ty, ja byłem święcie przekonany, że to jeszcze nie jest It Leaves. Oh fuck. No, good luck ogólnie, have fun. 0,5 HP dopiero zabiłem. It Leaves zawsze jest takim łatwym bossem dla mnie, że zapomniałem, jaki It Leaves potrafi być trudny. Bo na It Leaves zazwyczaj już jesteś mega silny i po prostu... No, bombisz to It Leaves. Okej. Devil Room. Nie wiem, ile mam serduszek nawet, szczerze mówiąc, więc... mogę pójść na hasza? Po haszu mogę pójść na ten? No bo tu się chyba... Nie da się chyba softlockować na challenge'u. Uwaga. 3 serduszka. Not bad. Da się z tym pracować. Da się z tym żyć. Jestem kretynem. Oficjalnie jestem po prostu debilem najgorszym. Najgorsze jest to, że ja o tym myślałem. Nie odzywam się, jestem turbo skupiony na grze i robię coś takiego, nie? Dobra, YOLO.
Nie wiem, czy to się opłaciło, szczerze mówiąc. Co to robi? Speed up your feet. Okej, dostałem jakieś serduszko chyba. Pierwszy raz chyba widzę ten przedmiot. Przynajmniej przypominam go sobie. Ten znam, ten z kluczem. I też daje soul heart, więc jakby... No ile tutaj... Nie stracę HP jakoś głupio, tak jak teraz na przykład. No to wychodzę na plus. Pamiętajmy, że zacząłem z trzema serduszkami run. Piętro. I w ogóle straciłem jedno od razu. Więc miałem dwa, a teraz mam nagle 4,5. Więc imo... Imo essa. Zabijmy oko najpierw. Nie chcemy tych oczu widzieć. Fuck! No czemu? Man. Jeszcze same latające jakieś potwory, no. Piszczące. Chodź tu. Dobra. Może być. Aha. Nie wiem, co mam zrobić w takiej sytuacji. Poddać się po prostu. Dobrze, tylko Polaroida chociaż mamy, to dostaję iframe'y. W tym wypadku akurat z Polaroida jestem zadowolony. Że mi daje tą nieśmiertelność na chwilę. Nie wiem, gdzie będzie boss. Nie wiem, gdzie będzie boss. Ała. Aha, bo tych muszę najpierw. Oni też strzelają w ogóle. I teraz. Tragedia. Tragedia. Tragedia przez duże R. Tragedia. Ała. No przecież nie mogę nic zrobić. Dużo bomb mam, ale najgorsze jest to, że ja nawet nie wejdę po te ogniska. Jakby tam się zrespiło 10 serduszek, to ja bym nie mógł ich podnieść. I mogę sobie popatrzeć co najwyżej. No strzelaj szybciej tym bombsprayem, no. O, widzisz? Ja tu nie wejdę, nie wejdę tutaj po prostu. Nie mam jak, no chyba, że dostanę latanie w jakiś sposób, to tu wrócę. O, super, świetnie. No dostać damage na duchach, to trzeba być utalentowanym. Zdecydowanie jestem. Bo nie mogę tutaj drabiną w żaden sposób wejść, nie? No nie. Fuck me. Naprawdę. Jeszcze jak, nie wiem, zaraz dostanę jakiś splash damage, to już w ogóle będzie. Okej, okay. troszeczkę byłem zdziwiony, jak ta bomba tak podleciała do mnie. Nie będę kłamał. Co to jest za pokój, no jakiś opętany? Gościu. Gdzie są wszystkie fajne pokoje, przyjemne? Gdzie jest jeden przeciwnik? Gdzie jest, nie wiem, monstro, który pada na dwa bobsbrainy? Przypadkowe. Super, używam od razu tej spacji. Bigger boom, super, bardzo przydatne dla mnie. Niekoniecznie. Znowu to samo. Nie, to po prostu... To jest jakiś najgorszy challenge. Ja wiem, co ja będę robił jutro, pewnie dokładnie to samo. Dokładnie ten sam challenge po prostu włączę. I będę go robił znowu, bo ja wiem, że ja go dzisiaj nie przejdę. Ja to wiem. Jestem świadomy. Oho. Spoko. Już się zawahałem, widzieliście to? Zawahałem się. Bo myślałem, czy to nie jest przypadkiem pułapka. To już takie schizy wchodzą do głowy. Aha.
Nie chcę tego. Chcę na przykład serduszko. Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję. Jakbym jeszcze latanie dostał z jakiegoś powodu. Super, świetnie. Cudownie. Paraliż. Co to robi? Och, to jest, że się sra chyba, czy coś. Nie chcę srać. Chcę grać, chcę wygrywać. Chcę latać, żeby dostać serduszko moje. To pewnie byłoby więcej tych serduszek jeszcze, bo było dużo ognisk. Nie wchodzę tam. Po prostu nie wejdę. Nie ma szans. Sporo mam pieniędzy. No i ten gościu może dać nawet HP upa, nie? Ale ja w to nie wierzę. Oj, oj, oj! Co to jest za pokój? Ludziom dobrej woli. Co jest? No i tyle z mojego pokoju. Czy ja w ogóle wejdę na bossa? Jejku. Tragedia, tragedia, tragedia. Świat nie widział takiej tragedii. Ja nie robię mu nic damage'u. Nic, bombami. Nie robiłem mu nic damage'u bombami. Widzieliście, ile zrobiła ta bomba? Jakiś piksel. Piksel damage'u. Dobrze. Dzięki za oglądanie. To był poranny kasaczek. Zapraszam do łapkowania tego filmu, zostawienia komentarza, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I jutro... Jutro może zrobimy jakiś inny challenge? Jeżeli będzie krótki, to też ten. Albo możecie w komentarzu napisać, co chcielibyście zobaczyć. Może run jakąś postacią i nie, nie będzie to Jacob i Esa. Nie będzie. Nie będzie. Nie. Także... Dzięki za oglądanie. Nienawidzę tego challenge'u. Elo.